Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix i dzisiaj dzięki uprzejmości mojego kolegi mogę dla was odpakować zestaw prasowy gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, który został wypuszczony przez PlayStation Polska i na premierę gry niektórzy recenzenci dostali taki zestaw. On to kupił od jakiegoś gościa, więc ja wam mogę teraz to pokazać. I tak. Całość przychodzi do nas w takim całkiem dużym pudełku. Jest logo PlayStation. Jest logo Wiedźmina. This is for the players. PlayStation 4. Tutaj mamy również grafikę z Wiedźmina. PlayStation 4. Trzeba przyznać, że zostało to wykonane naprawdę ładnie. I uwaga, otwieramy. Nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Niemniej jednak jest to fajny zestaw, przynajmniej tak uważam. Uwaga, kij się rozkłada. My się też niedługo rozłożymy. I tak, w zestawie gra na PlayStation 4. W takiej obwolucie. Oprócz tego mamy to, co tam znajdziemy na innych platformach, czyli mapę. Jest tu ścieżka dźwiękowa. Tam naklejki i tam różne inne takie pierdoły. Każdy już zapewne widział, co się w zestawie premierowym gry znajdowało. A poza tym mamy, jak to zwykle w tym wypadku jest, tonę reklamowych informacji właśnie dla PlayStation 4. A najważniejszym elementem zestawu jest drukowana głowa wilka. Druk 3D i wygląda to naprawdę imponująco. Jest pusta, ale wygląda bardzo okazale. I coś sprawdzę, bo widziałem, że niektórzy tak robili. Ten wilk powinien to chyba móc trzymać pada w pysku. No i proszę, udaje się to. No. Więc jest to taki, powiedzmy, wielki uchwyt dla pada. Jeśli byśmy sobie to gdzieś na półce postawili, bo tak raczej z tego nic nie będzie. A tak widzę, że leży tu idealnie. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o zestaw prasowy. Ja muszę przyznać, że jest naprawdę ładny. PlayStation Polska wydaje od czasu do czasu naprawdę bardzo fajne zestawy dla prasy i jeśli ktoś się w taki zaopatrzy albo go dostanie, to na pewno będzie zadowolony. Dobra, tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.